efekcie przebiegu reakcji chemicznej, substraty reagując ze sobą tworzą produkty. Zapiszmy taką reakcję. Jaka jest substancja A? Dokładnie, A moli substancji A reagując z substancją B, z B molami substancji B daje C moli substancji C i D moli substancji D. Do tej pory cały czas mówiliśmy o reakcjach, w których substrat całkowicie zamieniał się w produkt. Reakcja przebiegała w 100%. Nadszedł odpowiedni moment na to, abyś dowiedział się, że w trakcie większości reakcji chemicznych nie następuje całkowita przemiana substratów w produkty. Dzieje się tak, ponieważ w miarę wzrostu stężenia produktów coraz szybciej zaczynają biegnąć reakcje odwrotne do tej. Czyli z związku C i związku D zaczyna odtwarzać się związek A i związek B. Kiedy szybkość tych dwóch reakcji, reakcji przebiegających w przeciwnych kierunkach, jest jednakowa, to między reagentami A, B i C, D ustala się stan równowagi. W stanie równowagi szybkość tej reakcji i tej reakcji jest taka sama. Aby mogło do tego dojść, musi być spełniony pewien warunek. Otóż żaden z reagentów nie może opuścić środowiska reakcji. Aby mogło dojść do stanu równowagi, układ badawczy musi być układem zamkniętym. Pamiętasz? Już wspominałam, że układ zamknięty to taki, w którym pomiędzy układem, czyli naszą mieszaniną reakcyjną, a między otoczeniem, czyli na przykład klasą, czy też salą laboratoryjną, ogólnie miejscem, gdzie znajduje się mieszanina, nie może dojść do wymiany masy. Czyli reagenty nie mogą uciekać z naczynia, w którym zachodzi reakcja. Tym naczyniem może być na przykład zlewka przykryta szkiełkiem zegarkowym. Jedyne, co ma prawo nastąpić w układzie zamkniętym, to wymiana energii. Dajmy na to, nasz układ może oddać energię do otoczenia. Na przykład może zmniejszyć się jego temperatura. W przypadku reakcji odwracalnych w równaniu reakcji zapisujemy strzałki skierowane w przeciwne strony. W ten sposób zaznaczamy, że reakcje mogą zachodzić w obu kierunkach. Jeśli reakcje, które są odwracalne, prowadzi się dostatecznie długo, to w układach zostanie osiągnięty stan równowagi dynamicznej. W stanie równowagi dynamicznej stężenie wszystkich reagentów są stałe. Kiedy zaczniesz analizować szybkość takich reakcji, możesz odnieść pozorne wrażenie, że szybkość, pozorna szybkość reakcji wynosi zero, a stężenie reagentów w danej jednostce czasu nie ulega zmianie. Aby podkreślić, że układ znajduje się w stanie równowagi, często używa się w zapisie strzałek z półgrotami. Aby lepiej zrozumieć, na czym polega stan równowagi dynamicznej, rozpatrzmy zmianę stężenia reagentów zachodzącą podczas powstawania amoniaku z produktów gazowych. Ta reakcja jest jednym z przykładów reakcji odwracalnych. Azot reaguje z wodorem, dając amoniak. Jak każdą reakcję chemiczną, również taką w stanie równowagi należy uzgodnić. Po stronie substratów mamy 2 mole atomów azotu, więc po stronie produktów przez cząsteczkę amoniaku wstawiamy 2. Teraz po stronie produktów mamy 2 razy 3, 6 atomów wodoru. Więc przed cząsteczką wodoru po stronie substratów musimy postawić 3. 3 razy 2 daje nam 6. I wszystko się zgadza. Na początku eksperymentu, czyli w momencie zmieszania azotu z wodorem, stężenie tych gazów jest największe i w trakcie reakcji stopniowo maleje. Natomiast stężenie amoniaku na początku reakcji wynosi 0. Po odpowiednio długim czasie stężenie wszystkich reagentów będą stałe, czyli zostanie osiągnięty stan równowagi. Aby to utrwalić, narysuję wykres zależności zmiany stężenia od czasu reakcji. Tutaj zaznaczmy stężenie substratów. Wraz z przebiegiem reakcji to stężenie maleje. Maleje aż do osiągnięcia pewnej stałej wartości. Wartości, jaką ma w stanie równowagi. Tutaj zaznaczmy stężenie produktów. Stężenie produktów na samym początku reakcji wynosi 0. I wraz z czasem reakcji wzrasta aż do osiągnięcia pewnego stałego stężenia, odpowiadającego stężeniu produktów w stanie równowagi. W stanie równowagi stężenia substratów i produktów powiązane są ze sobą pewną zależnością matematyczną, zwaną prawem działania mas. Treść tego prawa brzmi: w stanie równowagi stosunek iloczynu stężeń produktów reakcji podniesionych do odpowiednich potęg równych współczynnikom stechiometrycznym
do ile czynu stężeń substratów podniesionych do odpowiednich potęg jest w danej temperaturze wielkością stałą, niezależną od stężeń równowagi, zwaną stałą równowagi. Kiedy mamy do czynienia z taką reakcją chemiczną, A moli substancji A plus B moli substancji B daje C moli substancji C i D moli substancji D, to przy stałej temperaturze w stanie równowagi spełniona jest zależność. K, czyli stała równowagi, równa jest. Otwieramy nawias kwadratowy, piszemy duże C, zamykamy nawias kwadratowy, do potęgi mała literka C razy, otwieramy nawias kwadratowy, duża literka D, zamykamy nawias kwadratowy, poniesione do potęgi mała literka D, dzielone przez, otwieramy nawias kwadratowy, duża literka A, zamykamy nawias kwadratowy, do potęgi mała literka A, razy, otwieramy ponownie nawias kwadratowy, duża literka B, zamykamy nawias kwadratowy, do potęgi mała literka B. W tym równaniu potęgi A, B, C i D to współczynniki stechiometryczne poszczególnych reagentów. Natomiast duże litery A, B, C i D w nawiasach kwadratowych to stężenia molowe w stanie równowagi, tak zwane stężenia równowagowe. Zajmijmy się rozpisaniem wyrażenia opisującego prawo działania mas w przypadku powstawania amoniaku z produktów gazowych. Układ znajduje się w stałej temperaturze i uzyskał stan równowagi. Czyli 1 mol amoniaku plus 3 mole wodoru dają nam 2 mole amoniaku. Stała równowagi K równa jest iloczynowi stężeń produktu. W naszym przypadku mamy do czynienia tylko z jednym produktem, więc zapisujemy K równe jest. Otwieramy nawias kwadratowy, symbol amoniaku, zamykamy nawias kwadratowy. Stężenie produktu, stężenie amoniaku w momencie równowagi należy ponieść do potęgi równej współczynnikowi stechiometrycznemu tego produktu. Czyli stężenie amoniaku podnosimy do potęgi drugiej. W tym momencie otrzymujemy, że stała równowagi równa jest stężeniu amoniaku w stanie równowagi podniesionemu do potęgi drugiej. Teraz to wyrażenie musimy podzielić przez iloczyn stężeń substratów. Czyli dzielimy przez stężenie amoniaku razy stężenie wodoru podniesionych do potęg równych współczynnikom stechiometrycznym tych dwóch reagentów. Stężenie amoniaku musielibyśmy podnieść do potęgi pierwszej, bo tutaj nie mamy żadnego współczynnika. Jednak jedynek w chemii nie piszemy, więc tej jedynki tutaj nie ma. Razy stężenie wodoru podniesione do potęgi trzeciej. I otrzymujemy stała równowagi równa jest stężenie równowagowe amoniaku podniesione do potęgi drugiej dzielone przez stężenie równowagowe azotu razy stężenie równowagowe wodoru podniesione do potęgi trzeciej. Załóżmy, że zbadaliśmy stężenia tych trzech reagentów w stanie, kiedy ustaliła się równowaga, a w pomieszczeniu panuje stała temperatura powietrza, temperatura 25 stopni Celsjusza. Równowagowe stężenie molowe cząsteczek azotu wynosi 1 mol na decymetr sześcienny. Równowagowe stężenie molowe cząsteczek wodoru wynosi 3 mol na decymetr sześcienny, a równowagowe stężenie molowe cząsteczek amoniaku wynosi 1 mol na decymetr sześcienny. Stała równowagi w temperaturze 25 stopni Celsjusza wynosi K równa się stężenie amoniaku podniesione do potęgi równej współczynnikowi stechiometrycznemu stojącemu w równaniu reakcji opisującej powstawanie amoniaku, czyli 1 do potęgi drugiej, dzielone przez iloczyn stężeń azotu i wodoru, wodoru do potęgi trzeciej, bo mamy 3 w równaniu reakcji, czyli 1 razy 3 do potęgi trzeciej. K równe jest 1 dzielone przez 1 razy 3 do potęgi trzeciej, co daje nam 1 dzielone na 27. Stała równowagi reakcji jest mniejsza od 1. Oznacza to, że układ chętniej dąży do odtworzenia substratów niż tworzenia produktów. Uważam, że na razie wystarczy nowych informacji. Ważne jest to, abyś zrozumiał, na czym polega prawo działania mas i czym są stężenia równowagowe. Nie należy ich mylić ze stężeniami początkowymi substratów, czyli z takimi stężeniami, o jakich opowiadałam Ci w poprzednich nagraniach. Stężenie początkowe to takie, jakie mają poszczególne reagenty na samym początku reakcji, a stężenie równowagowe to te, które reagenty posiadają w stanie równowagi.
I tylko na podstawie tego stężenia, stężenia równowagowego, można wyznaczyć wyrażenie na stałą równowagi danej reakcji. W przyszłych nagraniach jeszcze wrócimy do stałej równowagi. Opowiemy sobie, co zrobić, aby zachować stan równowagi i jak w takim momencie będzie zachowywał się układ. Jak będzie przeciwdziałał naszym poczynaniom.